Szczęść Boże Ewelina Wiśniewska. Witam Państwa i zapraszam na informacje. Są kolejne doniesienia o obecności najemników przestępców z grupy Wagnera na Białorusi. Reżim w Mińsku publikuje zdjęcia ze szkoleń z udziałem Wagnerowców. Nie jest znana ich liczba. Medialne ustalenia wskazują, że Jewgeni Prigorzyn przebywał w bazie Wagnerowców 18 i 19 lipca, spotkał się z najemnikami, pojawiło się nagranie, na którym słychać głos Prigorzyna. Szef grupy mówił o trwającej agresji na Ukrainę, ale nie zakładał scenariusza o szybkim powrocie Wagnerowców na front. To, co dzieje się teraz na frontach, to hańba, w której nie powinniśmy brać udziału. Musimy poczekać na moment, kiedy naprawdę będziemy mogli się pokazać. Dlatego podjęto decyzję o stacjonowaniu na jakiś czas tutaj na Białorusi. Rigorzyn odgrażał się, że rolą niego najemników, przestępców jest uczynienie z białoruskiej armii tu cytat Drugiej Armii Świata. Dziś białoruski reżim pokazał zdjęcia z poligonów w brześciu. Wszystko wskazuje na to, że wagnerowcy są na miejscu. Pierwsze zdjęcia wspólnego szkolenia jednostek sił specjalnych. Medialne ustalenia wskazują, że szkolenia według zapowiedzi Mińska mają potrwać na poligonie w Brześciu przez tydzień. Liczba najemników, którzy dotarli na Białoruś jest już szacowana na kilkaset. To jednak dane, jakimi posługuje się reżim w Mińsku. Były ambasador Białorusi w Polsce Paweł Łatuszka, oszacował, że liczba wagnerowców może zbliżać się do trzech tysięcy. Nie potwierdza tego rzecznik ukraińskiej państwowej służby granicznej Andrii Demczenko. Przekazał jednak, że najemnicy przybyli na Białoruś. Bez ciężkiego uzbrojenia, ocenił, że ich obecna liczba nie stanowi zagrożenia dla Ukrainy. Polska obawia się kolejnych prowokacji ze strony reżimu, który wcześniej w swoich zbrodniczych działaniach na wschodniej granicy wykorzystywał migrantów. Podziewamy się prowokacji rosyjskich, dlatego polskie służby pracują nieustannie. Ściągnięcie na Białoruś kilku tysięcy Wagnerowców również stanowi zagrożenie dla naszego kraju. Poinformował minister obrony Mariusz Błaszczak, resort monitoruje sytuację. Wojsko prowadzi operację pod hasłem Bezpieczne Podlasie z udziałem żołnierzy i sprzętu z 12 i 17 Brygady Zmechanizowanej, co ma ograniczyć wszelkie próby destabilizacji na naszej wschodniej granicy. Zgromadzenie Ogólne Sędziów wybrało dziś dwóch kandydatów na stanowisko wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Są nimi Bartłomiej Sochański i Jakub Stalina. Zarówno prezesa, jak i wiceprezesa trybunału powołuje prezydent. Wybiera go spośród kandydatów, jakich przedstawi mu Zgromadzenie Ogólne Sędziów. Dotychczasowy wiceprezes Mariusz Muszyński przekazał, że jego kadencja dobiegła końca po sześciu latach, a na stanowisku chciała zastąpić go Krystyna Pawłowicz. Ostatecznie zrezygnowała się z ubiegania o tę funkcję dziś rano. Zgromadzenie Ogólne Trybunału wybrało dwóch kandydatów, których teraz oceni prezydent Andrzej Duda. Jednym z nich jest sędzia Bartłomin. Cochański, który w Trybunale zasiada od kwietnia 2020 roku. Drugim Jakub Stelina, orzekający od grudnia 2019 roku. Trybunał Konstytucyjny dalej nie rozstrzygnął o zgodności z Konstytucją nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Regulacje te według polityków PiSu otwierają furtkę do wypłaty Polsce środków z Krajowego Planu Odbudowy. Sędziowie toczą spór o to, kto jest prezesem Trybunału, a sędzia Mariusz Muszyński, który przekazał, że jego kadencja upłynęła po sześciu latach, tego samego oczekuje od Julii Przyłębskiej. Szefowie resortów rolnictwa krajów przyfrontowych podpisali wspólne stanowisko dotyczące przedłużenia po 15 września zakazu wwozu ukraińskich zbóż. To odpowiedź na działania Unii Europejskiej, która chce przywrócić niekontrolowany import. O szczegółach minister Robert Telus mówił w Polskim Punkcie Widzenia. Rosyjski atak na Ukrainę spowodował szczególnie w krajach przyfrontowych destabilizację rynków rolnych. Putin używa żywności jako broni. Kiedy do Polski zaczęło napływać ukraińskie zboże, nastąpiła destabilizacja rynku. W odpowiedzi wprowadzono tranzyt produktów rolnych. Od tej pory ukraińskie zboże jechało przez Polskę do innych krajów. Zakaz tego e, przyłożenia zboża e, no, pokazało, że to e, no, nam służy i polskiemu rolnictwu, bo poradziliśmy sobie z tym zbożem w Polsce i to widać, że pora, poradziliśmy sobie resortu rolnictwa mówił, że wprowadzenie ograniczenia przywozu do państw przyfrontowych pszenicy, kukurydzy, nasion rzepaku i słonecznika pochodzących z Ukrainy nie zahamowało tranzytu tych towarów. Do czasu wprowadzenia tego zakazu eksport był o połowę mniejszy, tranzyt, przepraszam, był w Polsce, przez polskie granice o połowę mniejszy niż teraz. Teraz jest dwa razy większy, gdy jest zakaz. To znaczy, że Ukraina na tym nic nie traci że zboże jest transportowane i to i to jest właśnie prawdziwy korytarz solidarnościowy. Bo... Unia Europejska zamiast tworzyć mechanizmy, które będą działały przez lata, chce zniszczyć to, co zostało już osiągnięte. Za tym 15 września nie stoją żadne argumenty merytoryczne. Nikt z nas i to wszyscy z pięciu powiedzieli, nie usłyszał żadnego argumentu merytorycznego. Minister Telus wskazał, że to decyzja polityczna, której skutki będą widoczne w czasie kampanii wyborczej i październikowych wyborów. To nie pierwszy raz, kiedy Unia Europejska chce wpłynąć na sytuację Polityczną w naszym kraju. 15 września jest nie do przyjęcia przez nasze kraje. To wspólny głos Polski, Węgier, Słowacji, Rumunii i Bułgarii. Szef resortu rolnictwa zaznaczył, że koalicja krajów przyfrontowych nie jest przeciwko Unii Europejskiej ani przeciwko Ukrainie. To dbanie o interesy własnego państwa. My granic 15 września nie otworzymy na zboże ukraińskie do, do, do Polski. I to jest deklaracja pewna, pewna i pełna i deklaracja stanowcza. Wspólne stanowisko w imieniu piątki krajów przedstawi polski minister. Rolnictwa 25 lipca na posiedzeniu Rady Ministrów Unii Europejskiej do spraw rolnictwa i rybołówstwa. Program dofinansowania do zakupu samochodu osobowego dla osób z niepełnosprawnościami będzie bezterminowy. Nabór uruchomiony w marcu spotkał się z dużym zainteresowaniem. Program samochodowy nie był realizowany przez wiele lat, między innymi ze względu na jego koszty. Teraz się to zmienia. Rada Nadzorcza Pefron po konsultacji z zarządem zadecydowała o zmianach, które przekształcają go w program bezterminowy. Mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wduwik. Przewidujemy dwukrotny nabór w ciągu roku. W każdym kolejnym roku środki będą przewidywane, planowane w budżecie Państwowego Funduszu Rehabilitacji. Dzięki czemu. Mamy nadzieję wlać w serca oczekujących i składających te wnioski takie przekonanie, że nawet jeśli nie dostaną tego samochodu w bieżącym roku, to w kolejnym naborze ich szansa już może przyjść, ich kolejność może przyjść. Pierwszy nabór odbył się w marcu. Program spotyka się z dużym zainteresowaniem. Złożono już 5038 wniosków, poinformował prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Krzysztof Michałkiewicz. Wydano 1048 decyzji o przyznaniu dofinansowania, z czego podpisano już 1004 umowy na łączną kwotę wsparcia bliską 145 milionów. Wsparcie dofinansowania do zakupu samochodu osobowego adresowane jest do osób, które w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie nie są w stanie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz nie są w stanie samodzielnie przesiadać się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu i z siedzenia samochodu na wózek inwalidzki. Po polskich torach będzie jeździć dwa razy więcej pociągów. PKP Intercity planuje zmiany, zwiększy liczbę kursujących pociągów, poprawi komfort i szybkość jazdy. Kwota planowanych inwestycji do 2030 roku wyniesie około 27 miliardów złotych. W 2022 roku koleją podróżowało ponad 342 miliony pasażerów, czyli o 97 milionów więcej niż rok wcześniej. Wzrost liczby pasażerów pociąga za sobą konieczność dużych inwestycji, wskazuje Maciej Małecki, wiceminister aktywów państwowych. Polacy chcą korzystać z kolei i jeśli mają dobrą ofertę, to z kolei korzystają. Na zmianach skorzystają pasażerowie, pojawią się nowoczesne wagony, skróci się również czas jazdy. Do 2030 roku standardem mają stać się podróże z prędkością, od 160 do 250 km na godzinę. 2,5 tysiąca nowoczesnych wagonów tysiąc całkowicie nowych i 1,5 tysiąca zmodernizowanych do najwyższych standardów. To jest kilkaset nowoczesnych lokomotyw. To są zespoły, zespoły trakcyjne, zestawy push-pull. To są też inwestycje w zaplecze techniczne do obsługi tego zwiększającego się taboru. Normą będzie klimatyzacja, gniazdka elektroniczne, dostęp do usług gastronomicznych i internet. Nowe pojazdy będą też dostosowane do podróżujących z dziećmi i osób niepełnosprawnych. Te ostatnie lata to też intensywne przywracanie tras kolejowych, otwieranie nowych tras kolejowych im więcej nowych wagonów, im więcej nowych lokomotyw, im bardziej poszerza się tabor, tym można otwierać więcej połączeń kolejowych. Planowane jest m.in. rozszerzenie oferty połączeń międzynarodowych w kierunkach zachodnim, wschodnim i południowym, a także wprowadzenie stałego, przejrzystego rozkładu jazdy. Dzisiejsze prace będą będą za kilka lat przynosiły dobry efekt w postaci jeszcze większego usprawnienia polskiej kolei. Według planów w 2030 roku PKP Intercity przewiezie ponad 88 milionów pasażerów. I będzie uruchamiać około dwa razy więcej pociągów niż obecnie. I na teraz to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę z Panem Bogiem.